witamy serdecznie w serii Technikalia, w której przekażemy Wam dużo konkretnej wiedzy o tym, w jaki sposób powstają nasze materiały na YouTube. Ta seria to ukłon dla Was, odpowiedź na liczne requesty o pokazanie kulisów naszej pracy. Myślę, że szybko przekonacie się, że pozwoli Wam ona na skróty zdobyć taką wiedzę, jaką w czasie codziennej pracy twórca YouTube'owy zdobywa w ciągu kilku lat tworzenia filmów. Pierwsze trzy odcinki serii skupione będą na temacie nagrywania dobrej jakości audio. Oczywiście chcemy, żeby to audio było wyraźne, odszumione, nieco ocieplone basem, no i aby po prostu przyjemnie się go słuchało. Realizując materiały na YouTube od kilku dobrych lat, udało nam się zdobyć sporo doświadczenia w tej materii. I dlatego chcemy Wam udzielić kilku konkretnych porad, podzielić się najlepszymi patentami, no słowem, pomóc Wam sprawić, aby Wasze nagrania brzmiały po prostu dobrze. I teraz co do zawartości merytorycznej tej miniserii o nagrywaniu audio, to cały obszerny materiał podzieliliśmy na trzy epizody. W pierwszym odcinku opowiemy o sprzęcie do nagrywania. Co warto zakupić, żeby stworzyć małe, domowe studio nagrań? Jakie mamy rodzaje mikrofonów? Czym one się różnią? Jaki dodatkowy osprzęt najlepiej poprawi jakość nagrań? No i oczywiście pogadamy też o tak zwanych opcjach budżetowych, jako że generalnie dobry sprzęt audio potrafi dużo kosztować. W drugim odcinku omówimy oprogramowanie, które pozwoli odszumić, ocieplić, czyli ubasowić głos. Omówimy też najpopularniejsze filtry stosowane w postprodukcji mówionego głosu. I ponownie wskażemy program darmowy, jak i opcję droższą, ale dającą więcej możliwości. Natomiast trzeci epizod będzie dotyczył tak zwanej emisji głosu, czyli usprawniać będziemy nie posiadany sprzęt, ale sposób, w jaki mówimy. Zwrócę Waszą uwagę na najważniejsze niuanse sposobów mówienia i pokażę kilka sztuczek, które pozwolą Wam szybko i znacząco poprawić jakość i wyrazistość tego, co mówicie. To będą triki, których używają lektorzy, osoby czytające audiobooki, a także nauczyciele, no bo w tych zawodach rzeczywiście dużo trzeba mówić. A dodatkowo, oprócz tych trzech obszernych odcinków, przygotowaliśmy też dla Was konkurs. Do wygrania będą dwa mikrofony pojemnościowe dobrej jakości. Samson C01U oraz Blue Yeti. I to w wersji Pro, czyli z dodatkowym wyjściem XLR. Są to mikrofony, których my już aktualnie nie używamy, a które nadal są w pełni sprawne. No i które chętnie przekażemy dwóm twórcom YouTube'owym, którzy zwyciężą w konkursie. Oprócz tego, trzecią nagrodą są także zupełnie nowe słuchawki Kingston HyperX Cloud. Przydadzą się do odsłuchu dźwięku, jak i do składania materiału audio w postprodukcji. Przy okazji konkursu damy też wszystkim zgłoszonym do zabawy twórcom YouTube'owym możliwość pokazania swoich kanałów szerszej publiczności. Całą tę zabawę dedykujemy innym, utalentowanym twórcom YouTube'owym. Myślę, że zarówno opcja wygrania sprzętu do nagrywania, jak i możliwość pokazania swoich filmów szerszej publiczności to świetna okazja do polepszenia czy wypromowania swoich treści. I wcale nie muszą to być koniecznie kanały dedykowane informatyce. Nie, konkurs będzie otwarty dla każdego twórcy, który tylko będzie miał ochotę wziąć w nim udział, a tematyka kanału jest dowolna. Ale o tym wszystkim później, w odcinku czwartym serii. Póki co skupmy się na zdobyciu wiedzy na temat nagrywania dobrej jakości audio. A zatem zakończmy już wstęp do całej serii. Zapraszamy do obejrzenia pierwszego epizodu. Dowiedzmy się możliwie dużo szczegółów na temat sprzętu do nagrywania głosu. Lecimy! Najważniejsza sprawa to oczywiście mikrofon. Po pierwsze wyróżniamy mikrofony amatorskie, czyli takie za kilkanaście złotych, podłączane często mini jackiem do wyjścia mic karty dźwiękowej, ten różowy slot, albo ewentualnie poprzez interfejs USB. Obecnie najczęściej dysponujemy takimi mikrofonami z tego prostego powodu, że jesteśmy graczami i gramy w gry. Takiego prostego mic'a odnajdziemy w całej gamie gamingowych słuchawek. Nie oszukujmy się jednak. Dźwięk, jaki uda się takim sprzętem nagrać, nie będzie w studyjnej, filmowej jakości. I nie pomoże tu software'owe odszumianie, podbijanie basów, czy filtrowanie w postprodukcji. Po prostu samo źródłowe nagranie będzie przeciętnej jakości. I w sumie to jest w porządku. Taki słuchawkowy mikrofon został przecież zaprojektowany do tego, żeby mniej więcej dało się zrozumieć to, co mówimy na Discordzie, OBS-ie czy TeamSpeak'u. Taka przeciętna jakość nie razi też zbytnio naszych uszu na YouTubie, no bo jeżeli na przykład ktoś zajmuje się gameplayami i mówi do tego słuchawkowego mic'a stosunkowo wyraźnie, no to zasadniczo udaje nam się tego bezproblemowo słuchać. Owszem, czasem musimy się dodatkowo skupić, żeby zrozumieć wypowiadane słowa, czasem pojawią się przestery, trzaski, głośność może się zmieniać w sporym zakresie, ale summa summarum jakoś da się z tym żyć. Więc to na pewno nie jest tak, że aby w ogóle nagrywać, to trzeba mieć dobry stacjonarny mikrofon. Nie, na pewno tak nie jest. Natomiast prawdą jest, że aby tworzyć content, który jest rzeczywiście przyjemnością dla ucha, w sensie cieszy jakościowo, tak podskórnie, podświadomie, no to potrzebujemy już mikrofonu lepszej jakości.
Mikrofonu, który pozwoli nie tylko wyeliminować przestery, trzaski, wahania głośności, ale przede wszystkim wyeksponuje brzmienie i barwę naszego głosu, czystość niskich i wysokich tonów. Do tego stopnia, że słuchając tego nowego nagrania, będziemy mieć wrażenie, że wcześniej to chyba siedzieliśmy w wannie, w piwnicy i to przykryci stertą ubrań. Jak doświadczyć takiej poprawy jakości? No, jeśli chodzi o mikrofony stacjonarne, studyjne możemy powiedzieć, to zasadniczo dzielimy je na dwie podstawowe grupy. Mikrofon może być albo dynamiczny, albo pojemnościowy. I nie mówimy jeszcze o konkretnych modelach, tylko o typach mikrofonów. Czym one zatem się różnią i który rodzaj majka lepiej wybrać dla siebie? Spróbujmy odpowiedzieć teraz na te pytania. Po pierwsze, każdy mikrofon to po prostu przetwornik, który zamienia fale dźwiękowe pochodzące od nas na sygnały elektryczne. I teraz, w zależności od tego, jak zbudowany jest ten przetwornik, czyli na jakiej zasadzie działa, no to mikrofon będzie mieć inną charakterystykę, a co za tym idzie, inne zastosowania. W obu rodzajach mikrofonów spotkamy tak zwaną membranę. Jest to ruchoma część mikrofonu, która drga wskutek tego, że padają na nią fale dźwiękowe, które emitujemy na przykład wypowiadając jakieś słowa. Im głośniejszy dźwięk, tym proporcjonalnie bardziej będzie drgać membrana. W mikrofonie dynamicznym przetwornik zbudowany jest w taki sposób, że do membrany przymocowano cewkę, czyli zwoje wykonane np. z miedzi lub innego przewodnika, nawinięte wokół magnetycznego rdzenia. I teraz, kiedy membrana drga, czyli porusza się wskutek tego, że padają na nią fale dźwiękowe, to poruszają się również zwoje cewki. A ponieważ w środku mamy nasz magnetyczny rdzeń, to ruch ten następuje w polu magnetycznym. Z fizyki pamiętamy, że w sytuacji, gdy przewodnik porusza się w obecności pola magnetycznego, to na zaciskach wystąpi zjawisko indukcji siły elektromotorycznej, co opisał Michael Faraday. No i o to nam chodziło. Uzyskaliśmy nasz przetwornik zamieniający fale akustyczne na sygnał elektryczny. Okej, to teraz mikrofon pojemnościowy. Również posiada on membranę, ale tym razem jest ona jednocześnie jedną z okładzin kondensatora. A jaka jest wielkość fizyczna opisująca kondensator? Pojemność. I stąd właśnie nazwa, mikrofon pojemnościowy. Czyli jedną z okładzin kondensatora jest drgająca, poruszająca się membrana, zaś drugą stanowi nieruchoma płyta. Ruch membrany powoduje powstanie tzw. składowej zmiennej w napięciu stałym kondensatora, która odzwierciedla częstotliwość fali dźwiękowej padającej na mikrofon. I to jest ta sztuczka, którą zastosowano w tym przetworniku. Oczywiście, jakkolwiek znajomość budowy, czyli zasady działania tych mikrofonów jest ciekawa, no tutaj cewka, tutaj kondensator, to w praktyce niewiele nam to daje. Najważniejsze to zrozumieć, jak te niuanse wynikające z ich budowy wpływają na charakterystykę mikrofonów, czyli ich zastosowania. I to jest to mięsko tego porównania. Uwaga! Mikrofony pojemnościowe w porównaniu do dynamicznych są piekielnie czułe. W sensie rejestrują dużo czyściej średnie, a przede wszystkim wysokie tony. Głos nagrywany mikrofonem pojemnościowym zawsze będzie się wydawał bogatszy w detale. Pojemnościówki mają niesamowitą zdolność do natychmiastowego reagowania i nagrywania najdrobniejszych zmian w tonie, wysokości i barwie głosu. Tych wszystkich niuansów, które potem w nagraniu rzeczywiście słychać. A im większa membrana, tym więcej szczegółów wyłapiemy. I dlatego zawodowi lektorzy, ludzie czytający audiobooki, fachowcy, którzy są w stanie udźwignąć jakościowo nagrywanie z piekielnie czułym mikrofonem, no to są te osoby, które do nagrań głosu użyją właśnie mikrofonów pojemnościowych o jak największej membranie. Czyli z angielskiego Large Diaphragm Condenser Mic. Large Diaphragm, duża membrana, a condenser mic to mikrofon pojemnościowy. Ale to jeszcze wcale nie oznacza, że mikrofonów dynamicznych, tego drugiego rodzaju, nigdy nie używa się do nagrań głosowych. Otóż właśnie to, że one nie są tak piekielnie czułe na średnie i wysokie tony i że nie reagują na zmiany w amplitudzie dźwięku tak natychmiastowo, te cechy w niektórych zastosowaniach mogą okazać się zaletą. Mikrofony dynamiczne najczęściej znajdziemy w stacjach radiowych, gdzie udziela się wywiadów, wiele rozmawia, prowadzi audycje. Mikrofony dynamiczne odnajdziemy także w wielu popularnych podcastach. I to może nas dziwić. Przecież skoro nie są tak szczegółowe jak pojemnościówki, no to dlaczego instaluje się je w takich miejscach? I to do nagrań typowo głosowych. A no właśnie o to chodzi, że majki dynamiczne nie są tak piekielnie szczegółowe. Czyli taki mikrofon potrafi więcej, jak to mówimy, wybaczyć osobie, która nie wie jak pracować z mikrofonem. W sensie nie ma tego doświadczenia. Po prostu przyszła udzielić wywiadu w radiu albo została zaproszona do podcastu. Bardzo czuła pojemnościówka wyłapuje wszelkie detale mówienia. Przełykanie śliny, mlaskanie, pracę ust, oddechy, sapnięcia. Zbyt głośne momenty mówienia, które powodują przestery.
Taka piekielna czułość bywa po prostu mieczem obosiecznym. Jeśli ktoś nie ma doświadczenia w pracy z mikrofonem, no to już lepiej, żeby był nagrany nieco mniej szczegółowo. Nie będzie to taki cookie crisp, no ale przynajmniej będzie można tego słuchać. Nie będzie jakichś irytujących detali, które by nas odciągały od treści wypowiadanych słów. Okej, coraz więcej wiemy, powoli rozjaśnia nam się w głowie, jak to jest z tymi rodzajami mikrofonów. Natomiast koniecznie zwróćmy uwagę na wszystkie aspekty tego wyboru. Otóż wybierając typy mikrofonu, warto także zwrócić uwagę na charakterystykę, barwę własnego głosu. Ja na przykład mam tak, że mój głos na żywo, w sensie w realu, jest już z natury dość basowy, no i pozbawiony wielu szczegółów, wielu tych końcówek wyrazów, które wiele osób wypowiada dużo bardziej wyraźnie ode mnie. Mój głos jest już z natury ubogi w takie detale. I dlatego ja osobiście nagrywam na mikrofonie pojemnościowym, bo on uwydatnia ten mój głos, ubogaca jego przeciętną szczegółowość i sprawia, że łatwiej jest zrozumieć to, co mówię. Kiedy nagrywam na mic'u dynamicznym, no to on jeszcze bardziej pogłębia tę basowość, usuwając też najważniejsze detale w wysokich tonach. I stąd w moim przypadku nagranie na mikrofonie dynamicznym brzmi dużo gorzej. Ale to nie znaczy, że dla ciebie tak będzie, bo mamy przeróżne głosy. Jedni potrafią szczebiotać głosem, a inni mówią strasznie nisko. Trzeba wybrać odpowiedniego mic'a dla siebie. To teraz podajmy sobie próbki głosu, które pasowałyby do różnego rodzaju mikrofonów. Zróbmy to na przykładzie twórców streamujących grę w Gwinta, czyli w wiedźmińską grę karcianą. Posłuchajmy teraz moim zdaniem głosu pasującego do mic'a dynamicznego, bo jest bogaty w wyraźne detale, taki szczebiotliwy, ale w pozytywnym sensie. Posłuchajmy. Mamy do wyboru pierwszego Golda i zastanawiam się tu między Kahirem a Eskelem. Ale wydaje mi się, że Eskel może być trochę pewniejszym wyborem, dlatego że nie wiadomo, jakiego lidera dostanę. Więc nie wiadomo, czy Kahir tak naprawdę będzie mi się opłacał. Jeśli dostanę jakiegoś brana, czy coś w tym stylu, jakieś takie bezużyteczne rzeczy, to Kahir może nie mieć zbytnio sensu. Weźmy w takim razie Eskela. Celuję w Szupa. Bardzo bym chciała dostać Szupa ogólnie. Dobra, tutaj weźmiemy... O, arcygryfa. Coś się opis nie pojawił. Weźmiemy arcygryfa, bo to jest odpogodzenie. Jest dość istotne na arenie. I teraz tak. Wydaje mi się, że łucznik jest tutaj najlepszy. A teraz przykład głosu basowego, uboższego w dźwięczne detale, który moim zdaniem bardziej pasowałby do mic'a pojemnościowego. Gold weather can be extraordinarily powerful. It is something that, again, if you win round one and you have gold weather in your drafted deck, you're just going to play it round two and then bleed them out round two. And you can make a strong argument that you'll just flat out win because of the attrition damage that gold weather will be dealing. So this is a really problematic one. Gold weather exists in this strange limbo because it is one of the most powerful effects in the game, hands down. If it's ticking on a full board, it's 6 value. We'll take the average case and say it's ticking on 2 units for 4 value a turn. That's really good in constructed. But it exists in this limbo where gold weather is as good as its rarity, right? So the more gold weather is played, the more weather clears is played. Okej, tyle myślę wystarczy, żeby uzmysłowić sobie tą różnicę w głosie, która przekłada się potem na wybór odpowiedniego dla siebie mikrofonu. Osobiście, w cudzysłowie statystycznemu youtuberowi, poleciłbym mikrofon pojemnościowy. I około 90% ludzi na YouTubie faktycznie używa pojemnościówek. Ale nie da się ukryć, moje osobiste doświadczenia mają na tę opinię wpływ, rzecz jasna. Złota rada jest jedna, trzeba samemu znaleźć odpowiedź. Jeżeli youtuber jest na przykład let's playerem i również powiedzmy streamuje na Twitchu, gra głównie w horrory i Player Unknown's Battlegrounds, przez co zdarza mu się coś wykrzyknąć do tego Majka, a jego głos z natury wyraźnie wypowiada głoski sy, cy, a do tego jeszcze streamuje w akademiku, gdzie non-stop łażą wokół niego jacyś ludzie, no to wówczas lepszym wyjściem będzie mikrofon dynamiczny. Także odpowiedź na pytanie, jaki typ mikrofonu wybrać, zawsze brzmi, to zależy. Na pewno jednak teraz wiemy już dużo więcej na temat tego wyboru. Ale to jeszcze nie koniec, jest jeszcze wiele aspektów do omówienia. Zacznijmy od mikrofonów pojemnościowych. Po pierwsze, internetowi twórcy najczęściej kupują mikrofony podłączane bezpośrednio do komputera poprzez kabel USB. Tak jest najwygodniej. Wystarczy tylko podłączyć mic'a do kompa, włączyć nagrywanie na przykład w programie Audacity albo w OBS-ie i można rejestrować dźwięk. Natomiast uwaga, USB to nie jest domyślny interfejs przeznaczony dla mikrofonów. Złącza zapewniające najlepszą jakość, wykorzystywane w technice audio, nazywają się XLR. I to właśnie tego typu interfejs zazwyczaj znajdziemy w profesjonalnych mikrofonach. To, że mikrofon obsługuje USB, czyli posiada takie wyjście, jest swego rodzaju kompromisem, uproszczeniem. O co tutaj chodzi? Ano, jeśli mikrofon posiada standardowe złącze XLR, no to najpierw kablem XLR musimy go jeszcze podłączyć do interfejsu audio.
No albo przedwzmacniacza, procesora dźwięku, no słowem urządzenia, które będzie zawierało przetwornik analogowo-cyfrowy. Czyli oprócz wejścia XLR będzie miało wyjście USB z przetwornika, zamieniając nam analogowy sygnał z mikrofonu na cyfrowy odpowiednik posłany kablem USB do komputera. I teraz, jeśli mikrofon sam w sobie posiada już wyjście USB zamiast XLR, to oznacza to nie mniej ni więcej jak to, że przetwornik analogowo-cyfrowy został wkomponowany w obudowę tego mikrofonu. Oczywiście trzeba go było w tej obudowie zminimalizować, czy mówiąc kolokwialnie upchać. No ale fakt faktem, jesteśmy skazani na taką jakość tego układu, jaką dostaliśmy niejako w pakiecie, w samym mikrofonie, to znaczy w jego obudowie. No bo dysponując tylko wyjściem USB z mikrofonu, nie podłączymy już żywego sygnału analogowego, jaki wychodzi z konstrukcji mikrofonu, do żadnego lepszego interfejsu audio czy dobrego przedwzmacniacza. Co jeszcze ważne w przypadku mikrofonów pojemnościowych, no to jako, że one zbudowane są na kondensatorze, to dochodzi nam jeszcze potrzeba dostarczenia do tego układu napięcia równego dokładnie 48 V. Bez zasilenia takim napięciem układu z kondensatorem mikrofon nie będzie w ogóle działać. Więc zarówno taki interfejs audio, czy wbudowany w mikrofon układ przetwornika, oprócz samej zamiany sygnału, dodatkowo zapewniają też podanie tegoż napięcia na kondensator. W języku angielskim spotkamy się z nazwą Phantom Power. To właśnie jest te 48 V potrzebne mikrofonowi pojemnościowemu do pracy. A zatem ta minimalizacja dotyczy nie tylko przetwornika analogowo-cyfrowego, ale też układu podania napięcia. No słowem, nie było to takie proste, żeby upchać wszystkie układy tak zasilające, jak i przetwarzające sygnał w obudowę mikrofonu. I z tego powodu całkowicie pierwsze modele pojemnościowych mikrofonów podłączanych przez USB były po prostu trochę żałosne, w sensie jakości finalnego cyfrowego dźwięku. Do dzisiaj można zresztą spotkać w internecie wręcz hejt niektórych audiofilii na temat mikrofonów USB, natomiast obecnie wcale nie jest już źle. Producenci nie oszczędzają już na układach przetwornika czy zasilających, są w stanie skutecznie je zminimalizować, no i generalnie jedyne czego się pozbawiamy kupując mic'a na USB, no to możliwości podłączenia go w przyszłości do jakiegoś lepszego jakościowo przedwzmacniacza czy interfejsu audio. Kupujemy tak jakby cały pakiet. Układ mikrofonu, zasilania, przetwornik na sygnał cyfrowy, to wszystko mamy już w mikrofonie all in one. Podłączamy do kompa i nagrywamy. Taka jest filozofia mic'ów na USB. Dobre dla internautów, no bo nie musimy rozstawiać tony sprzętu i urządzeń. Jest sam mikrofon, kabel USB i komputer. Często ludzie, którzy wyśmiewają mikrofony USB, zadają takie pytanie. Dlaczego zatem te naprawdę dobre mic'i za 2-3 tysiące złotych lub droższe, czemu one nie posiadają USB, tylko jakoś zawsze mają XLR? No dlatego, że jeśli ktoś kupuje mikrofon za 2-3 tysiące złotych, no to zapewne posiada także w swoim studiu nagraniowym dobry przedwzmacniacz, albo porządny, wysokiej jakości interfejs audio. Tacy audiofile mają też swoje preferencje, testują przeróżne konfiguracje, a zatem głupotą byłoby ograniczyć takiej osobie wybór i zmusić ją do użycia tylko i wyłącznie konwertera wbudowanego w mikrofon. Profesjonalne mikrofony po prostu dają nam swobodny wybór, czym dalej chcemy tę surówkę z mikrofonu przetworzyć. Producenci słusznie zakładają, że używając tej klasy sprzętu, po prostu wiemy co robimy. Czasami spotkamy też pewne hybrydowe rozwiązania pomiędzy standardem XLR i USB. Takie na przykład kable przejściówki. Konwersja sygnału odbywa się w układzie scalonym umieszczonym we wtyku. A ponieważ mikrofony dynamiczne nie potrzebują tych 48 V, no bo są zbudowane na cewce, a nie kondensatorze, to teoretycznie można takiego dynamicznego mic'a podpiąć bezpośrednio do komputera. No ale z drugiej strony dynamiczne mikrofony potrzebują zazwyczaj sporego wzmocnienia, no bo same w sobie generują słaby sygnał. Po angielsku byśmy powiedzieli, że potrzeba sporego gaina. Ten gain to właśnie wzmocnienie. I dlatego często podłączenie takiego mikrofonu do komputera poprzez USB nie wystarcza. Trzeba wówczas kombinować ze wzmacnianiem sygnału na kablu, z użyciem czegoś takiego jak Cloud Lifter. Ale to mija się z celem, bo już lepiej kupić jakiś przedwzmacniacz czy interfejs audio. Osobiście więc nie ufałbym zbytnio takim kablom przejściówkom. No chyba, że mamy mikrofon dynamiczny, który nie wymaga dużego gaina. Inny pomysł na hybrydę to z kolei mikrofon Blue Yeti Pro. Zwykła wersja, która nazywa się po prostu Blue Yeti, posiada tylko wyjście USB. Natomiast ta czarna wersja Pro, oprócz wyjścia USB, posiada także złącze XLR. Czyli po prostu dano nam wybór. Jeśli podłączymy mikrofon kablem XLR do własnego interfejsu audio, to przetwornik wbudowany w mikrofon zostanie pominięty. Jak to mówimy, zostanie na nim ustawiony bypass. Czyli w tej wersji Pro dostaliśmy po prostu dodatkowo możliwość obróbki surowego sygnału, który dostajemy z konstrukcji mikrofonu. Okej, tyle na temat hybryd.
Tak czy inaczej rozumiemy już, jak to jest z mikrofonami pojemnościowymi podłączanymi poprzez USB bezpośrednio do komputera. Zobaczmy teraz konkretne, najpopularniejsze modele. Zacznijmy od propozycji budżetowych. Będą to mikrofony pojemnościowe, których cena wynosi maksymalnie kilkaset złotych i które zdobyły sobie największą popularność wśród internetowych twórców. Będą to kolejno Samson C01U, Behringer C1, AKG Perception 120, Audio-Technica AT2020, Blue Snowball, Rode NT oraz Blue Yeti. To wszystko są solidne, ale też mimo wszystko budżetowo rozsądne propozycje. Oczywiście tych możliwych modeli pojemnościówek jest dużo więcej na rynku. To jest po prostu znany mi osobiście zestaw pewniaków, czyli sprzętu, którego kupna nie będziemy żałować i który rzeczywiście zapewni przyzwoitą jakość w rozsądnej cenie. A który konkretny model wybrać? No, tu najwięcej zależy od tego, jaką kwotą dysponujemy, wiadomo. Na pewno jednak w ostatnich latach wśród youtuberów zdecydowanie największą popularność zdobył sobie mikrofon Blue Yeti. Wykorzystuje on taką sztuczkę, że dość znacznie przejaskrawia tony średnie, co sprawia wrażenie, że ten rejestrowany dźwięk wydaje się na pierwszy rzut ucha taki szczegółowy, czysty. Wprawne ucho, które słyszało już nagrania z bardzo wielu mikrofonów, usłyszy to przejaskrawienie średnich tonów, ale dla wielu osób nie zajmujących się codziennie obróbką audio, ta szczegółowość Blue Yeti jest przyjemna dla ucha. Szczególnie gdy porówna się ją kontrastowo do wcześniejszych nagrań ze słabych jakościowo mikrofonów słuchawkowych. Wówczas dźwięk zarejestrowany przez Blue Yeti rzeczywiście może być jak oddech świeżego powietrza. I stąd wiele osób bardzo lubi ten mikrofon i jego popularność mnie specjalnie nie dziwi. To na pewno solidna propozycja dla youtubera. Sam także długi czas używałem Blue Yeti, no tyle, że ja używałem go w wersji Pro. Mikrofon Blue Yeti jest dobrze przemyślany pod kątem wyposażenia, jakie oferuje internetowemu twórcy i takiej różnorodności zastosowań. O co tutaj chodzi? Ano na solidnej podstawie znajdziemy mikrofon, który oferuje z przodu najważniejsze funkcje. Regulację głośności, mute button do ewentualnego wyciszenia majka, na przykład podczas streamowania. W podstawie mikrofonu mamy wyjście mini USB, czyli tędy doprowadzimy kabel podłączeniowy do komputera, ale oprócz tego mamy tam też mini jacka, dzięki czemu bezpośrednio do mikrofonu możemy podłączyć słuchawki, zapewniając sobie odsłuch na żywo tego, co mówimy. Odsłuch bez żadnych opóźnień. Co ważne, ten potencjometr, który mamy z przodu, służy właśnie do regulacji głośności odsłuchu w słuchawkach, a nie do regulacji gaina samego mikrofonu. Czyli ta głośność w słuchawkach nie ma wpływu na głośność w nagraniu. Jest totalnie niezależna, co jest bardzo przydatne. To w tylnej części mikrofonu znajdziemy regulację wzmocnienia sygnału, czyli właśnie gaina samego nagrania. I to, że jest to ustawiane z tyłu obudowy, ma sens, bo zazwyczaj jak już ten poziom raz ustawimy, to nie zmieniamy go aż do końca nagrania. A jeśli nagrywamy zawsze w tym samym miejscu, w porównywalnych warunkach, no to nie zmieniamy tego poziomu gaina także pomiędzy nagraniami. I ostatnie, najciekawsze pokrętło z tyłu mikrofonu, które pozwala nam przełączać się pomiędzy czterema trybami pracy mikrofonu. Nazywają się one stereo, cardioid, omnidirectional oraz bidirectional. O co tutaj chodzi? Ano, tryb stereo, jak sama nazwa wskazuje, będzie bardzo czuły na kierunek mówienia. Czyli jeżeli na przykład dwie osoby usiądą przed mikrofonem, jedna nieco po lewej stronie, druga po prawej, nazwijmy te osoby Red i Link, to w trybie stereo Red będzie głośniej słyszany w prawej słuchawce, a Link w lewej. Będziemy mogli spokojnie odnieść to wrażenie, z której strony mikrofonu pochodzi dźwięk. Czy po naszej prawej, czy po naszej lewej stronie, kiedy będziemy to słyszeć w słuchawkach. Oczywiście taki tryb jest absolutnie nieprzydatny podczas nagrywania voice-overu przez jedną osobę. Głos lektora chcemy nagrywać jako mono, czyli bez takich atrakcji, że raz ten głos będzie głośniejszy w lewej słuchawce, a za chwilę w prawej. A co nieco jednak ruszamy głową podczas mówienia i to może potem wyjść w nagraniu. I to wyjść niekorzystnie. Tryb stereo będzie dobry, gdy będziemy nagrywali śpiew chóru, grę na instrumencie, no ewentualnie śpiew kilku osób, ale nie głos lektora. Do nagrywania voice-overów służy ten drugi tryb, o nazwie cardioid. Słowo cardio kojarzy nam się z sercem, prawda? Kiedy trenujemy cardio, to znaczy, że zmuszamy serce do pracy. Albo mamy kardiologię, czyli naukę o sercu. I w trybie cardioid chodzi właśnie o to, że gdybyśmy narysowali wykres obszaru, z którego mikrofon łapie dźwięk podczas nagrania, to ten kształt przypominać będzie właśnie serce. Mikrofon będzie bardzo czule rejestrować to, co jest tuż przed nim oraz co nieco z boku, ale już nie będzie czuły na te dźwięki, które pojawią się mocno po prawej czy lewej stronie albo z tyłu, za mikrofonem.
idealny tryb do nagrań lektorskich, także jeśli posiadasz mikrofon Blue Yeti, to koniecznie ustaw go właśnie w tryb cardioid. Pozostałe dwa tryby to kolejno omnidirectional, w tym ustawieniu mikrofon łapie dźwięki z wszystkich możliwych kierunków, z całego pomieszczenia, oraz ostatni bidirectional. Tutaj będziemy czule rejestrować dźwięki z przodu oraz z tyłu mikrofonu, czyli niejako w osi, co się może przydać, jeśli przeprowadzamy rozmowę albo wywiad, no i dwie osoby siedzą naprzeciwko siebie. Zamiast kupować dwa mikrofony, można się wówczas posłużyć takim kompromisem. No czyli reasumując, jest to taki multi-purpose mic, mikrofon do wielu zastosowań, bardzo uniwersalny. Tylko że problem z uniwersalnością jest taki, że jak coś jest dobre we wszystkim, to nie jest w niczym najlepsze. Sztuczka polega tutaj na tym, że pod tą wielką osłoną mikrofonu tak naprawdę znajdują się trzy niezależne, mniejsze kapsuły. I dlatego właśnie udaje się tak magicznie zmieniać kierunkowość tego mikrofonu. Natomiast typowo pod voice-over to przydałaby się nam raczej jak największa powierzchniowo membrana, a nie takie trzy małe kapsułki. Dobrym przykładem takiego mic'a, który jest dedykowany do nagrywania głosu, jest Cat S100S. Tego mikrofonu używam zresztą obecnie. Tę wielką membranę widać tutaj prawie że gołym okiem, a dodatkowo charakterystyka zbierania dźwięku jest, jak to mówimy, superkardioidalna. Polega to na tym, że jeszcze bardziej zawężono obszary boczne łapania dźwięku, co jest świetną wiadomością. Koszt tego jest jednak taki, że superkardioid złapie też wąski obszar za mikrofonem. Warto wtedy wyciszyć specjalnie ten obszar, używając na przykład odpowiedniej osłony z gąbki. Najważniejsza jednak zaleta tego mikrofonu to nie jego charakterystyka, a właśnie ta wielka membrana. Ona pozwala uzyskać tę czystość nagrania. No a Blue Yeti zamiast wielkiej membrany ma trzy konfigurowalne w różny sposób kapsułki. No więc coś za coś. Opowiedziałem wam o tym bardzo szczegółowo, żebyście w pełni rozumieli, co kupujecie, decydując się na tak popularne Blue Yeti. Bo wiele osób nie poświęci czasu, żeby przyjrzeć się anatomii samego układu mikrofonu, tylko raczej podczas zakupu kieruje się opinią. Natomiast fakt faktem, że w tej półce cenowej Blue Yeti to rzeczywiście bardzo solidny wybór. Teraz już macie najważniejsze info o tym mikrofonie i możecie podjąć świadomy wybór. Wiecie też, na co zwracać uwagę przy wyborze innego modelu pojemnościowego. To teraz zobaczmy półkę niebudżetową, jeśli chodzi o pojemnościówki. Czyli mikrofony studyjne wysokiej jakości, jakości, która wielokrotnie przekracza zapotrzebowanie statystycznego youtubera. Po pierwsze, wspomniany amerykański Cat S100S. Jak większość mikrofonów z tej półki cenowej, podłączany jest pod XLR, a nie USB. Czyli potrzebujemy interfejsu audio, aby móc go podłączyć do komputera. Cat S100S to, jak powiedzieliśmy, superkardioid, wielkomembranowy, ale jego zabójczą cechą numer 1 jest piekielnie mały hałas własny. Bo każdy mikrofon, nawet w totalnej studyjnej ciszy, będzie siłą rzeczy generował niskopoziomowy sygnał, który trafi do nagrania. Oczywiście udaje się go zazwyczaj potem zlikwidować software'owo, w odszumianiu, w postprodukcji, odpowiednio odsiewając niektóre częstotliwości. O odszumianiu też jeszcze pogadamy. Natomiast ten konkretny mikrofon jest piekielnie cichy w nagrywaniu. Cichy w sensie właśnie hałasu własnego. Nie miałem nigdy okazji pracować z bardziej zabójczo schowanym w cieniu podczas nagrania sprzętem. Fantastyczna sprawa. Co prawda słyszałem o konkretnych egzemplarzach, które okazywały się wadliwe pod tym względem, a to boli, bo mikrofon ten jest generalnie ciężko serwisować w Europie, ale na szczęście mój egzemplarz okazał się pozbawiony wad produkcyjnych. Nie ukrywam też, że cena mikrofonu jest absolutnie zaporowa, ale to właśnie dzięki waszym dotacjom udało się ten sprzęt zakupić do nagrań. Używam go od niedawna, ale jestem wręcz zachwycony jakością. Natomiast sam przeskok jakościowy z Blue Yeti Pro do Cada nie jest już tak wielki, jak wielki jest przeskok ze słuchawkowego mikrofonu do stacjonarnego z budżetowej półki. To jest największy awans jakościowy i wcale nie taki drogi finansowo. Potem poprawa jakości nie jest już tak wielka, a do tego dużo droższa. Akurat w moim przypadku już od pierwszego filmu nagrywałem mikrofonem pojemnościowym, gdyż nie ukrywam, że jestem trochę audiofilem i warstwa audiofilmów zawsze była dla mnie nawet ważniejsza od tej wizualnej. I dlatego z litości dla własnych uszu i przede wszystkim szacunku dla ludzi, którzy później będą to oglądali, zdecydowałem się na zakup mikrofonu, zanim jeszcze nagrałem swój pierwszy film z serii C++. A wracając już do górnej półki mikrofonów, absolutnym klasykiem w profesjonalnych studiach nagraniowych jest marka Neumann. To są mikrofony, które potrafią kosztować tyle, co używany samochód, na przykład Neumann U87, i zapewniają absolutnie najlepszą możliwą jakość. Nigdy ich nie używałem i raczej używać nie zamierzam, bo to już byłby absolutny overkill w kontekście YouTube'a, natomiast to byłby absolutnie wymarzony sprzęt do pracy głosowej dla każdego lektora na świecie. Okej, a teraz przejdźmy już do mikrofonów dynamicznych i podobnie najpierw będzie półka budżetowa, a potem najlepsza jakościowo, ale zaporowa finansowo.
popularne i dobrej jakości majki dynamiczne, to przede wszystkim marka Shure, mikrofony SM57 lub 58. Dalej Sennheiser E835S, Audio Technica ATM510, AKG D5 oraz Rode M1. I ponownie, tych mikrofonów jest całe mnóstwo. Ja przedstawiłem te, które na pewno nie zawiodą w stosunku ceny do jakości. I tyle półka budżetowa. Natomiast jeśli chodzi o wysokiej jakości majki dynamiczne do nagrywania głosu, to polecam zdecydowanie dwa konkretne modele. Pierwszy z nich to Shure SM7B, legendarny mikrofon, klasyk w wielu studiach podcastowych. W Joe Rogan Experience, H3 Podcast, spotkamy go też w wielu stacjach radiowych. Fantastyczny mikrofon dynamiczny. Ale uwaga, jest trudniejszy w ustawieniu od standardowego dynamicznego mic'a. Dlaczego? Ano ten mikrofon generuje sygnał na poziomie minus 59 dB, czyli musimy mieć przedwzmacniacz, który dostarczy czystego, czyli bez zakłóceń, gaina na poziomie 60-65 dB minimum. To jest dużo i jak nie dostarczymy aż tyle, to będziemy mieć za cichy output, czyli ten sygnał na wyjściu. Wiele osób, które są zachwycone jakością audio w swoim ulubionym podcaście czy stacji radiowej, decyduje się zakupić to legendarne Shure SM7B, ale nie zawsze będąc świadomym, że potrzebny jest tutaj czysty gain na poziomie 60 dB. Weźcie to pod uwagę, że trzeba mieć tutaj dobrej klasy przedwzmacniacz. Bo samo to, że jakieś urządzenie może teoretycznie dostarczyć na przykład 60 dB gaina i to jest 100% tego urządzenia, no to jeszcze nie znaczy, że to będzie odpowiednio czyste wzmocnienie. I dlatego przy okazji tego mic'a ludzie często ratują się urządzeniami typu Cloud Lifter, zapewniając sobie dodatkowe wzmocnienie na kablu XLR. Ale prawda jest taka, że do dobrej jakości po prostu potrzebny jest tu odpowiedniej klasy preamp, czyli przedwzmacniacz. Także weźmy to pod uwagę planując kupno tego mic'a, bo cena tego sprzętu także powinna zostać doliczona do naszych kosztów. I drugi niesamowity mic radiowy, również klasyk światowy, Electrovoice RE20, czyli popularny RE20. Podobnie jak dla Shure SM7B, potrzebny będzie dobry przedwzmacniacz. Również weźmy pod uwagę ten dodatkowy koszt. Sam mikrofon jest kardioidalny, daje fajne, ciepłe, radiowe brzmienie i jest to główny konkurent dla Shure SM7B. Mikrofon ten ma też dość staromodną obudowę, ale tym nie należy się sugerować. Jakościowo należy go umieścić exequo z Shure SM7B. Różnica brzmienia zależy głównie od ucha odbiorcy, jak i przede wszystkim głosu mówiącego. Czyli przy zakupie mikrofonu tej klasy warto by sprawdzić swój głos na obu mic'ach i w ten sposób podjąć ostateczną decyzję. Oczywiście o ile wcześniej zdecydowaliśmy się na mic'a dynamicznego, a nie pojemnościówkę. Okej, to tyle jeśli chodzi o przegląd samych mikrofonów. Natomiast podczas nagrywania oprócz mic'a używamy także wielu ważnych, pomocniczych sprzętów, o których teraz opowiedzmy. Po pierwsze, jeśli zdecydowaliśmy się na mikrofon podłączony przez XLR, a nie USB, no to potrzebujemy zakupić tak zwany interface audio, czyli takie urządzenie, pudełko, do którego z jednej strony wepniemy kabel XLR, a z tyłu dostaniemy wyprowadzenie w standardzie USB. I na parę spraw warto tu koniecznie zwrócić uwagę. Po pierwsze, jeśli używamy mikrofonu pojemnościowego, to koniecznie sprawdźmy, czy nasz wybrany interfejs posiada możliwość zasilenia układu kondensatora napięciem 48V. Czyli tak zwany Phantom Power. No bo bez takiej możliwości mikrofon pojemnościowy w ogóle nie będzie działać. Łatwo jest odnaleźć taką opcję na przednim panelu interfejsu, będzie ona oznaczona jako Phantom lub po prostu zobaczymy napis 48V. W zasadzie zawsze będzie to opcjonalny włącznik, sygnalizujący swoje włączenie diodą, no bo Phantom Power jest konieczne tylko dla mic'ów pojemnościowych. Dla dynamicznych pozostawiamy tę opcję wyłączoną. Co jeszcze powinien zapewnić dobry interfejs? No, powinien nam dostarczyć sporo decybeli czystego gaina. Pamiętamy, że na przykład Shure SM7B generuje sygnał na poziomie minus 59 dB. Jeśli wzmocnimy go tylko o na przykład 20 dB, to niestety wiele nie nagramy. Rejestrowany sygnał będzie wyraźnie za cichy. Zaś dla pojemnościówek gain nie musi być już tak duży. Zazwyczaj kilkanaście, kilkadziesiąt decybeli spokojnie wystarcza. Kolejna kwestia, najlepiej gdyby ten nasz interfejs audio zapewniał nam możliwość odsłuchu na żywo, czyli posiadał wejście słuchawkowe. Posiadanie odsłuchu z mikrofonu na żywo najszybciej poprawia jakość naszego mówienia, uczy nas pracy z mikrofonem. Jeśli miałbym dać jedną, jedyną radę osobie, która rozpoczyna zabawę z lektorką, to powiedziałbym właśnie, koniecznie nagrywaj z odsłuchem. Bo może nam się niepotrzebnie wydawać, że to będzie trochę dziwne, słyszeć siebie w słuchawkach podczas mówienia do mikrofonu. Otóż właśnie nie. Jeśli chcesz się poprawiać, to włącz odsłuch.
Zapytaj ludzi, którzy zarabiają głosem na życie. 99% ludzi powie ci to samo. Włącz odsłuch. I dlatego najlepiej, aby twój interfejs audio posiadał wejście słuchawkowe, bo to prosty i wygodny sposób na zapewnienie sobie odsłuchu. I teraz tak, jeśli chodzi o interfejsy audio dla pojemnościówek, to polecam gorąco urządzenia z serii Focusrite Scarlett. Jeśli mamy pewność, że nagrywać będziemy zawsze sami, na jeden mikrofon, to polecam interfejs Scarlett Solo. Natomiast gdybyśmy chcieli zostawić sobie na przyszłość opcję podłączenia także drugiego mikrofonu, na przykład do podcastu czy wywiadu, to polecam Scarlett 2i2. No i analogicznie kolejne modele w razie potrzebnej jeszcze większej ilości jednoczesnych rozmówców. Natomiast do mikrofonów dynamicznych polecałbym kupno przedwzmacniacza, który oferuje więcej czystego gaina, aniżeli urządzenia Focusrite Scarlett, które dostarczają maksymalnie 50 dB. Taki na przykład DBX286S, on zapewni nam już 60 dB, a oprócz tego posiada wbudowany kompresor i filtry. Jest to tak zwany procesor dźwięku. Popularne i fajne urządzenie, sam także go używałem, natomiast jego wadą jest brak wyjścia USB, co sprawia, że tego DBX286S musimy jeszcze kablem TRS do XLR Mail podłączyć do interfejsu USB, na przykład właśnie Focusrite'a. Wówczas gain Focusrite'a jest ustawiony na 0, no bo to DBX wzmacnia sygnał, natomiast my używamy jedynie przetwornika analogowo-cyfrowego. Jeszcze więcej informacji na temat DBX286S znajdziecie w tych filmach. Po ich obejrzeniu wiele się wyjaśni. Aczkolwiek oczywiście równie dobrze można się zdecydować na zupełnie inny przedwzmacniacz. Pamiętajcie jednak, aby zawsze sprawdzić, jak dużo gaina potrzebuje wasz mikrofon dynamiczny. To jest najważniejsze kryterium przy wyborze tego sprzętu dla mikrofonów dynamicznych. Okej, tyle na ten temat. Kolejny bardzo pomocny sprzęt przy nagrywaniu audio to tak zwany pop filtr. O co tutaj chodzi? Ano istnieją w alfabecie tak zwane głoski plozywne, czyli takie głoski, których wymawianie wiąże się z tym, że z naszych ust wydmuchujemy strumień powietrza, który uderzając w membranę mikrofonu powoduje przester. To są głoski typu p, b, d. Zrób sobie taki test. Przyłóż dłoń w odległości kilku centymetrów do ust i zacznij wymawiać głoskę p. P jak Python. P, p, p. Bez problemu poczujemy na dłoni ten wydmuchiwany słup powietrza. I pop filtr to jest właśnie taki fragment rozciągniętego materiału umieszczonego pomiędzy naszymi ustami a mikrofonem. Ten rozciągnięty materiał sprawia, że słup powietrza rozbija się o pop filtr, a nie o membranę. Zatem likwidujemy, albo przynajmniej znacznie ograniczamy, ten problem głosek wybuchowych. Posłuchajmy teraz fragmentu nagrania z czasów, kiedy jeszcze nie używałem pop filtru. Zatem teraz zajmijmy się kilkoma problemami matematycznymi, które aż proszą się o rozwiązywanie ich metodą rekurencji. A na początku spróbujemy rekurencyjnie rozwiązać algorytm potęgowania liczb. Czyli jeżeli wykładnik potęgi będzie równy 0, to wiemy, że wynikiem jest 1, bo cokolwiek podniesione do zerowej potęgi daje 1. Policzymy to, mnożąc najpierw 3 razy 1, to będzie 3, potem 3 razy 3 daje 9. Było słychać te wybuchowe przestery, prawda? I dlatego warto zdecydowanie wyposażyć mikrofon w popfiltr. Warto taki osprzęt zakupić do studia, ze względu na budowę wyróżniamy popfiltry materiałowe lub metalowe, a nawet istnieją popfiltry dedykowane poszczególnym mikrofonom. Natomiast uwaga, jeśli nie dysponujemy środkami finansowymi, to równie dobrze można samodzielnie taki popfiltr, i to zupełnie budżetowo, wykonać. Wystarczy zakupić tak zwany tamborek. To jest taki przyrząd do haftowania, zazwyczaj drewniany lub bambusowy pierścień, na którym można rozciągnąć dowolny materiał. Taki tamborek kosztuje zaledwie 4, może 5 zł, można go sobie zamówić na przykład na Allegro. I do tego dokupujemy damskie pończochy, zawsze lepiej kupić nowe niż wziąć używane, przycinamy je, rozciągamy na tym tamborku i mamy doskonały pop filtr. Używamy tutaj pończochy zamiast na przykład bawełny, no bo pończocha nie blokuje całego dźwięku, ma wystarczająco duży współczynnik przepuszczania fali dźwiękowej. No i jedyne co trzeba już tylko wymyślić, to odpowiednie mocowanie do mikrofonu. Ale to nie jest dla chcącego żaden problem, prawda? Także pop filtru zdecydowanie używamy. Nie ma tutaj wymówki. Jeśli nie mamy aktualnie kasy na zakupy, to wykonajmy go sami. Ale chrońmy uszy odbiorców przed przesterami związanymi z głoskami wybuchowymi. Zwłaszcza mikrofony pojemnościowe wykazują piekielną czułość na tego typu zakłócenia. Ja na początku swojej przygody z YouTube'em popfiltru nie używałem, bo po prostu nie wiedziałem o jego istnieniu. No i na samym początku nie stosowałem odsłuchu. Nie zastanawiałem się też, z czego te przestery wynikają. Myślałem, że po prostu taki mam mikrofon. Także widzicie, uczyłem się tego wszystkiego, że tak powiem, w locie, w praktyce. Natomiast ty już tego błędu popełniać nie musisz. Możesz od razu nagrywać materiały pozbawione takich wybuchowych atrakcji.
Często też przy okazji popfiltrów pojawia się pytanie, czy lepszy jest popfiltr materiałowy, czy jednak metalowy. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. W mojej opinii zależy to najbardziej od charakterystyki głosu danej osoby, a przede wszystkim od tego, jak głośno mówi i jak blisko jest mikrofonu. Ja na przykład używam jednocześnie dwóch popfiltrów. Jeden jest metalowy, to ten od firmy Blue, zakrzywiony w taki łuk, a potem jest okrągły, płaski filtr materiałowy. I w przypadku moich nagrań daje to najlepsze rezultaty, aczkolwiek ja mówię bardzo głośno, kiedy nagrywam. Tak jakbym prowadził zajęcia czy wykład. To jest taki poziom głośności. Także ciężko tu odpowiedzieć jednoznacznie. Na pewno można zakupić filtr metalowy, a w razie gdyby nie wystarczał, zawsze można przyczepić do niego choćby gumką recepturką taki tamborek, na którym mamy rozciągniętą pończochę. Także moja rada, zacznij od filtru metalowego, a w razie czego wspomóż go potem warstwą materiałową. Okej, tyle o popfiltrach. Ważny osprzęt, bo wprost wpływa na jakość nagrania. I to w dodatku taki osprzęt, który można sobie w razie potrzeby tanio zorganizować. Kolejna sprawa, sposób mocowania mikrofonu. Wydawałoby się, że nie ma tu problemu. Zazwyczaj mamy w zestawie jakiś stojak, podstawę czy trójnóg, stawiamy majka na stole czy biurku i nagrywamy, więc o co chodzi? Ano, dwie sprawy. Po pierwsze, mikrofony, zwłaszcza pojemnościowe, zarejestrują każde najmniejsze poruszenie czy wstrząs jako spore basowe tąpnięcie. I to tak głośne i wyraźne, że totalnie przesłoni wszystkie inne dźwięki, w tym nasz głos. No a przecież nagrywając materiały na YouTube, często piszemy na klawiaturze, klikamy, czy gramy w jakąś grę. Sami też poruszamy się, a czasem zdarzy nam się delikatnie poruszyć stołem czy biurkiem. No a potem w nagraniu słychać to wszystko jako horrendalnie głośne uderzenia i tąpnięcia. I druga sprawa, czy położenie mikrofonu na stole czy biurku zapewnia nam wystarczająco bliską odległość od naszych ust do membrany? Jeżeli jesteś na przykład let's playerem, no to nie bardzo możesz grając w grę jednocześnie tak się pochylić, żeby mówić wprost do mikrofonu, jeżeli jest on źle ustawiony. To ma być sesja przed kompem przy ulubionej grze, a nie trening jogi. Także nie lekceważmy tego tematu i spróbujmy zaplanować sobie takie umocowanie mikrofonu, które pozwoli nam komfortowo pracować, bez obawy o to, że delikatny nawet ruch spowoduje olbrzymie tąpnięcie w nagraniu. Jeśli trzeba, pomyślmy o odpowiednim statywie, tak zwanym mouncie, żeby po prostu wygodnie nam się pracowało. No i od razu pomyślmy też o tym, gdzie będzie przechowywany mikrofon i ewentualny statyw po nagraniu. No bo nie oszukujmy się, często nie dysponujemy studiem nagraniowym, tylko nagrywamy po prostu na własnym stanowisku komputerowym. I tutaj niczego konkretnego nie da się doradzić, bo mamy przeróżne warunki mieszkaniowo-bytowe. Najważniejsze to nie lekceważyć tego tematu i wygodnie umiejscowić sobie mikrofon z popfiltrem, tak żeby ograniczyć niechciane tąpnięcia w nagraniu i nie uprawiać jogi, tylko po prostu wygodnie pracować. Kolejna sprawa, wyciszenie otoczenia. Jeśli nagrywamy w małym pokoju albo w pomieszczeniu, które jest prawie że puste, w sensie ma mało mebli i głównie gołe ściany, no to w nagraniu pojawi się tak zwany pogłos. To nie jakieś dźwięki z tamtego świata, tylko po prostu dźwięk odbija się od ścian i wraca do mikrofonu. Posłuchajmy fragmentu mojego dawnego nagrania, wykonanego tuż po przeprowadzce. Sprawdźcie, czy jesteście w stanie usłyszeć występujący w nim pogłos, który wynika właśnie z niedostatecznego wyciszenia odbitych od ścian fal dźwiękowych. Widzimy, że od razu wskoczyło nam kolorowanie składni. Po zapisaniu pliku z rozszerzeniem CSS, Notepad już wie, że to, co tu wpisaliśmy, jest prawie na pewno kodem CSS. Przedtem nie mógł mieć takiej pewności. To mogło być cokolwiek. List do dziewczyny, lista zakupów, poemat haiku, no nie wiadomo. Oczywiście, żeby te zapisy odniosły jakiś skutek na naszej stronie, to trzeba jeszcze ten stworzony przed chwilą arkusz stylów podpiąć do naszego dokumentu HTML. Słychać tam ten pogłos małego pomieszczenia, prawda? Jak temu zaradzić? No, niektórzy decydują się na wyłożenie ścian gąbkami wygłuszającymi czy matami akustycznymi. Dla mnie osobiście jest to trochę niehigieniczne rozwiązanie. Takie wyklejanie ścian tego typu materiałem. Ponadto takie gąbki wcale nie wygłuszają idealnie pomieszczenia, fale dźwiękowe nadal załamują się na tych wyklejonych ścianach, tylko pod nieco innymi kątami. Według mnie dźwięk jest najlepiej wchłaniany przez grube tkaniny, typu ręcznik, gruba bluza, kołdra, obicie tapicerskie, na przykład kanapy. Kluczem do dobrego wyciszenia jest zorganizować sobie dobrze wytłumione otoczenie, które będzie mieć kształt litery U. Ludzie, którzy nagrywają w domu, osiągają to na przeróżne sposoby. Można za sobą ustawić kanapę i dodatkowo położyć na niej kołdrę. Można użyć fotela i położyć na oparciu grubą bluzę. Albo oprzeć deskę do prasowania o krzesło i narzucić na nią ręcznik.
Niektórzy lektorzy nagrywający w domu przyklejają do sufitu takie uchwyty kupione w budowlanym markecie, tworząc z nich na suficie wzór o kształcie litery U i na czas nagrywania wieszają na tych uchwytach zasłonę z grubego materiału, tworząc sobie taką wygłuszoną przestrzeń wokół mikrofonu. Istnieje całe mnóstwo domowych patentów. Jeżeli na przykład dużo hałasów lub odbić dźwięku pochodzi z okna, a konkretnie z jego szyby, to można takie okno na czas nagrywania zakryć zasłoną z porządnego materiału albo nawet powiesić na karniszu zwykły ręcznik frotowy, który ograniczy te hałasy czy odbicia zwrotne. W amatorskich studiach nagraniowych widziałem nawet patent z wieszaniem na ścianach drewnianych ram, tak jak dla obrazu, no tylko że te ramy obłożono takim właśnie grubym ręcznikowym materiałem, który naturalnie pochłania dźwięk. I to naprawdę działa. Zwróćmy uwagę, że gdy chcemy na przykład głośno krzyknąć, ale że tak powiem tylko dla siebie, no to przykładamy do ust poduszkę albo gruby ręcznik czy bluzę i wtedy krzyczymy. To naprawdę grube tkaniny najlepiej wygłuszają. Lepiej niż maty, pianki i przyklejane do ścian gąbki. Patenty bywają różne, ale ogólna zasada brzmi: rozstaw wokół mikrofonu i siebie, najlepiej w kształcie litery U, materiały, tkaniny, meble, green screen, no cokolwiek co może wchłonąć lub przynajmniej ograniczyć drganie fali dźwiękowej. Dodatkowo, w przypadku stosowania mikrofonów superkardioidalnych, czyli tych, które łapią węższy zakres bocznych dźwięków, ale kosztem zwiększenia czułości z tyłu mikrofonu, no do tych majków warto dokupić sobie taką gotową przesłonę z gąbki. Głównie, żeby odizolować i odbić właśnie dźwięki, które dochodziłyby do tyłu mikrofonu. Natomiast, żebyśmy się dobrze zrozumieli, taka mała przesłona absolutnie nie zastąpi dobrze wyciszonego pomieszczenia. Odbicia od ścian czy szyb wracają przecież pod różnymi kątami do membrany. Więc taka przesłona musiałaby być większa i ustawiona za nami, naprzeciw membrany, a nie za nią. Dlatego taki gadżet warto kupić głównie dla superkardioidów, czyli właśnie tych majków, które są wrażliwe na dźwięki znajdujące się za mikrofonem. Okej, to tyle co do wygłuszania pomieszczenia, w którym nagrywamy. Kolejny osprzęt, słuchawki do odsłuchu. Czyli to są te słuchawki, które mamy na uszach w momencie, kiedy nagrywamy, kiedy mówimy do mikrofonu. Co jest ważne, to żeby ten dźwięk, który słyszymy, nie wydostawał się z tych słuchawek ponownie do mikrofonu. I dlatego najlepiej wyposażyć się w słuchawki o tak zwanej zamkniętej budowie, czyli takie, które dobrze izolują nas od otoczenia, ale jednocześnie też dzięki temu izolują dźwięk wydobywający się ze słuchawek od otoczenia. Ewentualnie można też zdecydować się na słuchawki półotwarte, czyli takie, które stanowią kompromis pomiędzy konstrukcją zamkniętą a otwartą. Zaś słuchawki o budowie otwartej, czyli takie, które słabo izolują i w których po prostu słychać na zewnątrz, co jest w nich odtwarzane, no takie słuchawki nie sprawdzą się, bo nagramy siebie na mikrofon dwa razy. Nagra się to, co mówimy, jak i to, co usłyszeliśmy w słuchawkach, że mówimy. Zwróćmy też uwagę, aby kupić słuchawki, które nie są zbyt przebasowione, czyli nie koloryzują zbytnio niskich tonów w odtwarzanym dźwięku. Idealne byłyby słuchawki tak zwane studyjne, o budowie zamkniętej, a studyjne są dlatego, że całkowicie wiernie przekazują dźwięk, bez żadnego podbicia ani basów, ani tonów średnich, ani wysokich. Tego typu słuchawki studyjne przydadzą nam się także później, w postprodukcji, żeby odpowiednio docieplić i odszumić oryginalny dźwięk, a nie ten podkoloryzowany przez same słuchawki. Na przykład takie Beatsy Dr. Dre. To są tak przebasowione słuchawki, że możemy się tylko domyślać w postprodukcji, jak prawdziwie wynikowo będzie brzmiało nasze nagranie. Takie słuchawki są świetne do odtwarzania hip-hopu, ale niekoniecznie przydadzą się do postprodukcji audio. Także reasumując, wybierzmy przede wszystkim słuchawki o budowie zamkniętej lub półotwartej i najlepiej takie, które są wierne, które oddają rzeczywisty charakter oryginalnego nagrania. To będzie mieć największe znaczenie w postprodukcji. Okej, moi drodzy, to by było na tyle w odcinku pierwszym, o sprzęcie. Dużo tego, wiem. Jak widzicie, można by o tym gadać godzinami, ale teraz wiecie już to, co najważniejsze. Jaki mikrofon wybrać, tak pod względem budowy, jak i sposobu podłączenia. Wiemy, jaki jest potrzebny dodatkowy osprzęt i jak ważne jest posiadanie popfiltru oraz odpowiednie wygłuszenie pomieszczenia, w którym nagrywamy. Dzięki za uwagę i do usłyszenia wkrótce w nadchodzącym drugim epizodzie tej serii. Opowiemy o oprogramowaniu do postprodukcji dźwięku. Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia w nowej serii na kanale.